Portal WRC.pl. Drodzy Państwo, rozpoczynamy konwencję Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Piechockiego 2024-2029. Oczywiście głównymi bohaterami są Państwo, którzy przyszliście, przyjęliście nasze zaproszenie w tą niedzielę handlową, w niedzielę, która jest niedzielą palmową, a jednak wybraliście bycie tutaj razem z nami, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Tak, te oklaski są dla Państwa, od nas, całego Komitetu Wyborczego, dla Was za to, że jesteście tutaj razem z nami. Ale są z nami ci, którzy ten komitet tworzą, którzy w nim współuczestniczą, którzy z niego kandydują. Drodzy Państwo, jest z nami szesnastka wspaniałych ludzi, kobiet, mężczyzn, którzy kandydują. Niektórzy po raz pierwszy. Jest to 40% osób po raz pierwszy. Więc jak mówią czas na zmianę, to tam jest zmiana, drodzy Państwo. Jest zmiana. I są tacy, którzy ubiegają się o ponowny wybór, chcą poddać się weryfikacji, bo byli skuteczni. I oni tutaj się dzisiaj przedstawią. Ale jest z nami również osoba, która jest jakby liderem tego Dream Teamu, niektórzy mówią. Jest kandydat na burmistrza, urzędujący obecnie burmistrz Janusz Piechocki. Drodzy Państwo, i właśnie burmistrz Janusz Piechocki, który jest liderem, przedstawi za chwilę. Nie będzie takie długie, nie przejmujcie się. Zostało to mocno skrócone, burmistrz sobie to skracał. Przedstawi takie krótkie sprawozdanie z tych 5 lat, 5, 5,5 nawet. Co nas dotknęło przez te 5,5 roku, na jakie natrafiliśmy przeszkody, bo takowe były. To, co się udało, chociaż to też dookoła można zaobserwować, mając oczy. Jedni oczywiście oceniają to lepiej, drudzy gorzej. Takie prawo demokracji. Ale będzie też o tym, co na przyszłość, co na te kolejne 5 lat. I teraz zapraszam tutaj na scenę burmistrza Margonina, kandydata Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Piechockiego, aby przedstawił i w kilku zdaniach opowiedział, co zamierza zrobić przez kolejne 5 lat. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Was widzę. Jest nas bardzo dużo. Co jeszcze bardziej powoduje, że jestem wzruszony, ale też i bardzo szczęśliwy. Dobrze, że jesteście. Tu na scenie może i w tym momencie jestem sam, bo w tej chwili przemawiam. Ale w rzeczywistości jest nas niezliczona liczba. Są moi serdeczni przyjaciele, znajomi, moja żona, mój ojciec, kandydaci na radnych z rodzinami. Niektórzy po raz kolejny proszą o przedłużenie mandatu. Inni, jak powiedział Łukasz, bo prawie 40%, tak, 40% startuje po raz pierwszy. To oni chcą się poddać waszej weryfikacji i pracować na rzecz społeczeństwa. Dziękuję im, dziękuję wam za te wyrzeczenia, jakichście się podjęli. Przychodzi teraz taki moment, zazwyczaj u progu każdej kadencji, że trzeba sobie powiedzieć, stanąć prawdzie przed samym sobą i wszystkimi, co zrobiliśmy. Ile zrobiliśmy? Czy można było więcej? Może inaczej? Być może się nie udało. Ale to, co staraliśmy się Państwu obiecać, to staraliśmy się wszystko spełnić. Nawet rzeczy, które obiecałem w pierwszej kadencji, jak startowałem na burmistrza, czyli rondo i karetka na stałe. Stało się to dopiero teraz, ale byliśmy nieustępliwi i cały czas dążyliśmy do celu. Bez cienia wątpliwości mogę wraz ze swoją drużyną radnych powiedzieć, że jesteśmy skuteczni. Tak, jesteśmy skuteczni. Zainwestowaliśmy w gminę 110 milionów, z czego 64 miliony to są środki pozyskane z zewnątrz. Czyli nasza złotówka jedna, 2 złote zdobyte. To, co dookoła nas się dzieje, to zupełna zmiana naszej lokalnej rzeczywistości. Nie będę wszystkiego Państwu wymieniał, żeby nie zanudzić,
ale przede wszystkim to rondo drogi, który wybudowaliśmy 40 kilometrów. To, proszę państwa, jest tak, jakby wybudować drogę z Margonina do Piły, dla wyobrażenia. To ścieżki, chodniki, nowe obiekty oświaty i kultury, 9 boisk. Utworzyliśmy 2 linie gminne autobusowe. Mamy mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Mamy ofertę dla dzieci, wiele sekcji. Jako jedyni organizujemy naprawdę dużą imprezę pod nazwą Dnia Dziecka, gdzie grali czy to Majka Jeżowska, czy Arka Noego. Są kolonie i półkolonie. Są zajęcia świetlicowe. Dla starszych jest także szeroka oferta od wyjazdów po wykłady, zajęcia jogi, tańca, wyjazdy do teatru. To wszystko już jest. I niektórzy mówią, że być może i za dużo. Będziemy jednak więcej, szczególnie dla tych, którzy stanowią obecnie o sile naszego społeczeństwa, czyli dla osób 30, 40 i 50-letnich. Oczywiście są też biegi, są zajęcia, fitness, ale chce się więcej i w tym kierunku będziemy podążać. Oddłużyliśmy, proszę państwa, gminę. Kiedy w 2010 roku po raz pierwszy zostałem burmistrzem, budżet gminy wynosił 24 miliony, z czego 11,5 miliona to był dług, czyli 45%. Dzisiaj mamy budżet 60-milionowy i zero długu. Tak, powtarzam, zero długu. Gmina nie jest zadłużona, ani na złotówkę. I nie będę wam obiecywał gruszek na wierzbie, rzeczy nierealnych. Są tacy, co chcą podziemne muzeum na rynku zrobić. Pomysł może i piękny w słowach, ale w kategoriach tych, jakbym ja powiedział, że co sobotę będziemy latać na Księżyc. Nie o to przecież chodzi. Czym innym wizja, a czym innym oderwanie od rzeczywistości. Ta kadencja jest dłuższa niż zawsze, bo 5,5 roku. Była naznaczona ogromnymi trudnościami niezależnymi od nas. To epidemia COVID. Prawie 2 lata walki z przeciwnościami. Marzec 2020, to wtedy wszystko się zaczęło. Okropne żniwo zebrała epidemia także wśród nas. Wielu naszych bliskich już nie ma. Nie ma także naszej koleżanki z rady, Aliny Wróblewicz. Prosiłbym teraz państwa o powstanie, byśmy minutą ciszy uczcili jej pamięć. Dziękuję. Ona nie dokończyła swojej kadencji, a była niezwykle zaangażowaną radną. COVID to były wyzwania inne niż te, które znamy. Dostarczaliśmy maseczki, sami szukaliśmy płynów dezynfekcji, organizowaliśmy sprzedaż węgla. Trzeba było przestawić się na inne tory. Chorowali wszyscy, także urzędnicy. To zamknięcie na pewno pozostawiło w swojej pamięci piętno. Ale wygraliśmy. Wspólnie to uczyniliśmy, kiedy każdy z państwa stosował się do obostrzeń. Drugą sprawą była wojna, jest wojna na Ukrainie. Jej skutki odczuwamy do dziś. To gigantyczny wzrost cen, problemy z dostawami i wstrzymane inwestycje. Ale chyba najważniejszy był ten czynnik ludzki. To, że tak gremialnie pomogliśmy tym wszystkim szukającym schronienia. Każdy z państwa coś przyniósł, coś ofiarował. Byli tacy, co pod swój dom przyjęli szukających pomocy. Również gmina nie pozostała bierna i od razu udał się pod kierownictwem zastępcy Łukasza Malczewskiego autokar do Chełmna i stamtąd przywiózł ponad 50 osób, które z nami były prawie 1,5 roku. Dziękuję, że otworzyliście szeroko serce na drugich, na matki z dziećmi, na ludzi starszych. No i trzecia sprawa była najbardziej dotykającą mnie sprawą, jaką moi przeciwnicy wymyślili, wykreowali i zachowali się niegodziwie. Posądzono mnie o danie człowiekowi w dniu wyborów ostatnich 10 zł za głos. Wykorzystano starszego człowieka do tak niecnych celów, pod jakimś pretekstem, może jakiegoś prezentu. Wciągnięto go następny dzień, tak, nie w ten dzień, tylko w następny, do jednej z agencji bankowych, gdzie czekało na niego przypadkiem kilka osób. Podkreślam to, że przypadkiem. Nagrali go telefonem, a jak się wyparł, to podstępem mu mówiono czegoś, czego nie było. Kimże trzeba być? Kim? Aby coś takiego wymyśleć.
Na szczęście sąd okręgowy bezsprzecznie stwierdził, żaden neosąd, tylko orzekali to sędziowie z wieloletnim doświadczeniem i nieposzlakowaną opinią, że nic takiego nie miało miejsca. A badanie na wykrywaczu kłamstw, bo i takie mi zafundowano, pokazało, że takiego zdarzenia nigdy nie było. Zostało to wykluczone. Mnie jednak kilka lat życia mniej przez to zostało. Trzeba umieć bić się według reguł demokracji, a nie pospolitego kłamstwa, dlatego schodząc do poziomu wykorzystywania osób niesamodzielnych. Ta ekipa trzech kłamczuszek, jak ja je nazywam, tych prowokatorek z nagrania, dziś kandydatuje na różne funkcje. Szkoda słów. To są rzeczy, które były, które w mijającej kadencji odcisnęły piętno i jak wojna na Ukrainie powodowały rozmaite turbulencje. Ale przed nami ambitne zadania na kolejne 5 lat. Dziś po raz pierwszy mam okazję wraz z moimi kandydatami zaprezentować w tak skondensowanym stylu ten program, który od tygodni widzicie na naszych ulotkach i na naszej stronie internetowej. Nazwaliśmy go Szóstka Piechockiego i jego drużyny. Tak, Szczęśliwa Szóstka. Tak nazywamy nasze główne filary programu na kolejne lata. Wszystko ma przyimek nowe. Bo z niektórych rzeczy nie tworzymy na nowo, ale przebudujemy je to tak. Mają wtedy znaczenie, jakby były nowe i wpływają na nasze codzienne życie. Pierwszy filar to nowy układ komunikacyjny. I tu na czoło wysuwa się obwodnica miasta. Tak, to już ten moment, aby to zacząć projektować i rozważać, aby nastąpił koniec jazdy tirów po naszym mieście, by był spokojny rynek, inny krajobraz centrum. Przed nami duże środki z unijnego wsparcia. Czyli ma powstać nowa obwodnica. To nie jest proste zadanie. Będę bardzo zadowolony, jeżeli na koniec kadencji przekażę komplet dokumentów z pozwoleniem na budowę, a szczęśliwy, jak ją rozpoczniemy. Drugi filar to nowa promenada. Ta obecnie zostanie całkowicie wyremontowana i to już w ciągu 3-4 miesięcy. To zadanie jest już w Polskim Ładzie. Położona zostanie nowa kostka, bardziej wizytowa. Powstanie mostek, już nie taki, na którym można się przewrócić. A w dalszym etapie na wysokości Nowego Miasta powstanie przejście na drugą stronę jeziora, a w przyszłości ścieżka dookoła jeziora. Trzeci filar to nowy rynek. Rynek musi zyskać nowe oblicze. Po konsultacjach z mieszkańcami, by to oni zadecydowali o jego kształcie. Ma być ona naszą wizytówką. Bez samochodów ciężarowych. Ma być dookoła zieleń i miejsce spotkań. Dobrze, że moi przeciwnicy się zreflektowali, bo przed laty władza z tego samego obozu politycznego zabetonowała rynek. Dziś mówił inaczej. To dobrze. Widać, i to też dobrze, że chociaż, że mądrość przychodzi chociaż po latach. Czwarty filar, nowe drogi osiedlowe. Osiedle będzie pod względem drogowym odmienione. Strasznie zniszczone nawierzchnie będą wymienione. Mają już swoje lata. Sukcesywnie po kolei jest już wyremontowana ulica Cmentarna i Broniewskiego. Jest Żeromskiego, będą wszystkie kolejne. Piąty filar, nowe zdrowie. Poeta mówi, szlachetne zdrowie. Ale tu chcemy jako gmina utworzyć nowy ośrodek zdrowia. Może nie szlachetny, ale stabilny. Wszystkie gabinety, obie przychodnie są własnością gminy. I tak pozostaną. Mam nadzieję, że po wszystkie czasy. Mimo, że niewiele mamy w tym zakresie narzędzi, to widząc zachowania z jednej, z prowadzącej jedną z przychodni, musimy wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że lekarze są. Bo jakoś do nas sami pukają i pytają się o przychodnie. I będzie druga przychodnia. I będą lekarze, tacy na stałe, a nie zmieniający się co kilka miesięcy. Bo to też buduje zaufanie między lekarzem a pacjentem. Obecnie wszyscy mamy zapewnioną opiekę w drugiej przychodni. Ale muszą być docelowo dwie, by była konkurencja i będą. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej będą też specjaliści, co przez lata niestety nie udało się na ich sprowadzić. Tu najważniejszy będzie kardiolog.
elementem zdrowia jest też stężnia solankowa, która lada chwila powstanie na tyłach ośrodka kultury. To też jest zadanie już zabezpieczone finansowo. Szósty filar, ostatni, ale można rzec najważniejszy. Nowa edukacja. To przyszłość naszych dzieci. Remont szkoły w Margoninie, rozbudowa tej w Lipinach i bieżnie lekkoatletyczne w Margoninie i w Radwankach to na początek. Będą też bezpłatne lekcje pływania dla dzieci w ramach WF-u, na początek klasy młodsze, potem kolejne. To tylko filary i wokół nich będzie się ogniskowała nasza kadencja. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o liczny udział w wyborach. Pójdźmy razem 7 kwietnia i zagłosujmy na tę wizję, jaką pokazujemy, jaką proponujemy wspólnie z radnymi. I warto strzelić w szóstkę. Warto wygrać dla siebie samych i dla naszych dzieci. Proszę Państwa o głos jako burmistrz miasta i gminy i o głosy na tych radnych w swoich okręgach, którzy są sprawdzoną częścią drużyny Komitetu Janusza Piłsudskiego. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Krótkie, słuchajcie, podsumowanie kadencji. Drodzy Państwo, w tej szóstce, jak my to nazwaliśmy, no mówiłem, że jestem zestresowany. A mi nie wierzono. To jest ta szóstka, o której mówił burmistrz Piechocki, umownie nazwana szóstką Piechockiego. Kto szuka szczegółów, słuchajcie, mało dzisiaj już może osób zagląda na strony internetowe, ale ta strona internetowa komitetu jest, istnieje i jeszcze trochę będzie istniała. www.kwwjanuszapiechockiego.pl. Tam jest szczegółowy program wokół tych 6 elementów. On się ogniskuje wokół obwodnicy, wokół promenady, wokół umownie nazwanego nowego rynku, nowe drogi osiedlowe czy nowe osiedle. Tam możecie znaleźć taką nazwę. Nowe zdrowie, nowa edukacja. Tam są szczegóły. To, co kto szuka, tam powinien znaleźć. Tam są też programy poszczególnych radnych. Można zobaczyć, co na poszczególnych terenach wiejskich, co na sołectwach będzie się działo, bo jest tego sporo. Ale co ważne, są tam też wskazane sukcesy, które niewątpliwie towarzyszą tej drużynie. I jakkolwiek można pewne rzeczy oceniać, to jednak sukcesu tym ludziom odmówić nie można, co zresztą widać i czasami słychać. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Oczywiście to nie wszystko. Wszystkie dzieci zachęcam oczywiście do zabierania potem tych balonów. Część jest napełniana helem, część tylko powietrzem. To wszystko jest dla Was. Zresztą dorośli również zachęcam do zabierania tych balonów na koniec. Malowanie twarzy jest na końcu i różne inne gadżety dla dzieci. Zapraszamy ich tam na końcu. A my lecimy dalej. Drodzy Państwo, burmistrz Janusz Piechocki, kolejną kadencję, pełniący swoją funkcję, proszący Państwa o kolejną reelekcję na lata 2024-2029. Ale drużyna to nie tylko lider, to też poszczególne osoby, które tutaj za chwilę się pojawią. Żeby móc coś zrobić, musi być silna, zgrana drużyna. I takowa została tutaj wykreowana już wiele lat temu. Część osób się zmieniło, część po raz pierwszy kandyduje, ale niewątpliwie są drużyną. I zapraszam teraz poszczególne osoby z poszczególnych okręgów od 1 do 15, które kandydują w tych wyborach na zaszczytną funkcję radnego miasta i gminy Margonin. Ja będę wyczytywał te osoby. Te osoby wiedzą, jaką mają rolę, więc nie będę tego mówił. Okręg numer 1, okręg miejski, Rafał Gimzicki, bardzo dobrze znany, wieloletni dyrektor szkoły w Margoninie. Dzień dobry. Rafał Gimzicki, kandyduję do Rady Miasta i Gminy Margonin z okręgu numer 1. Jako radny staram się skutecznie realizować założone cele, a wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego proszę o oddanie głosu dnia 7 kwietnia. I bardzo zapraszam na wybory. Dziękuję. Mnie przekonał, a Was? Rafał, ale zostajemy na scenie, zostajemy już na scenie. Tak, nie schodzimy. Ja wiem, Rafał.
trochę go choroba poskładała, ale przyszedł do nas i to się liczy. Słuchajcie, okręg numer 2, również okręg miejski obejmujący teren osiedla. Nowy kandydat, Leszek Słodowy. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Moje nazwisko Leszek Słodowy. Kandyduję do Rady Miasta i Gminy z okręgu numer 2. Dzięki memu doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy chciałbym jak najlepiej zrealizować zadania wynikające z programu wyborczego naszego komitetu. Chciałbym również zaprosić wszystkich z Państwa do wzięcia udziału wraz z rodzinami w wyborach. No i za głosowania na karcie do głosowania za moją kandydaturą, a także kandydaturą Janusza Piechockiego na burmistrza miasta i gminy, który zapewne z takim zaangażowaniem jak dotychczas, a nawet i większym, zapewni dalszy rozwój społeczno-gospodarczy, jak i kulturalny naszego miasta oraz gminy. Przejdźmy na wybory. Wielkie brawa, uśmiecham się, bo Leszek się rozpędził, potraktował to faktycznie jako moment niezłej agitacji wyborczej. Ale idziemy dalej, okręg numer 3, również miasto, również osiedle, Andrzej Zmudziński. Dzień dobry Państwu, Andrzej Zmudziński, reprezentuję okręg numer 3. Po prostu chcę zrobić to, co jeszcze do tej pory nie zrobiłem. I proszę o głos na mnie. Dziękuję bardzo. Jeden z najbardziej zaangażowanych radnych. Ogromne brawa, Andrzej Zmudziński. Okręg numer 4. Okręg numer 4. I ja uważam, że tu jest potrzebna zmiana. Absolutnie nie wiem, kto się ze mną zgodzi. No właśnie. Maria Szymanowska, okręg numer 4. Czas na zmianę. Dzień dobry, drodzy Państwo. Nazywam się Maria Szymanowska. Przede wszystkim chciałabym się zająć zdrowiem dla nas, dla mieszkańców. 7 kwietnia proszę Państwa o głos. Dziękuję. Ogromne brawa. Życzymy powodzenia. Okręg numer 5. Szczęśliwa piątka tym razem. Jolanta Zmudzińska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę się nie martwić, to nie są wybory na mis, bo bym nie miała szansy, ale wybory na radnego. I tu akurat w moim okręgu są osoby bardzo sympatyczne w stosunku do mojej osoby. Zawsze mogę na nie liczyć. Bardzo otwarte, życzliwe na co dzień. Za dużo rodziny nie mam akurat, ale zawsze wiem, że mogę liczyć na moich sąsiadów. Będę kandydować z okręgu numer 5. Proszę o głosowanie 7. Jolanta Zmudzińska, widać kobiety biorą stery. Okręg numer 6, tym razem szczęśliwa szóstka. Anna Twardowska. Kolejna przedstawicielka młodego pokolenia. Dzień dobry, nazywam się Anna Twardowska. 7 kwietnia proszę o głosy na mnie, jak i na pana burmistrza. Mam nadzieję, że ta szóstka okaże się szczęśliwa dzięki państwu. Bardzo dziękujemy, Anna Twardowska, okręg numer 6. Okręg numer 7, no któż by inny? Barbara Kończak, słuchajcie, najbliżej ludzi. To hasło tutaj też jej można przypisać. Najbliżej ludzi. Barbara Kończak, też okręg miasto. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Barbara Kończak. Moją funkcję radnej traktuję jako służbę dla was, wyborcy. I trochę już służę wam, ale mam jeszcze tyle siły i tyle ochoty, żeby jeszcze wam pomagać, słuchać was i służyć wam. Dlatego proszę 7 kwietnia o wybranie mnie na radną i również z okręgu numer 7. I proszę też o głosowanie na burmistrza Janusza Piechockiego. Wielkie brawa, Barbara Kończak. O, już idzie sama, nawet nie proszona, okręg numer 8. Danuta Strychalska, nie bez kozery. Ja oczywiście tego potem nie napisałem, ale chciałem. Taka radna na pełnej petardzie, słuchajcie. Dzień dobry, nazywam się Danuta Strychalska. Startuję z okręgu numer 8. Chciałabym, nie wiem co dalej robić, ale to co zrobiłam, to jeszcze chcę dokończyć. I proszę o głos 7 kwietnia na mnie i na burmistrza.
To jest oczywiście stres, słuchajcie, ona doskonale wie, co ma jeszcze robić. Okręg numer 9, Arleta Wegner. Ogromne brawa, Arleta Wegner, słuchajcie, tereny wiejskie. Dzień dobry, nazywam się Arleta Wegner, startuję z okręgu numer 9, to jest wioskowy Karolinka, Lipiniec, Kowalewo. Nie mam tam swojej rodziny, te wioski to dla mnie najważniejsza, duża rodzina. Dziękuję bardzo. Arleta Wegner, również życzymy powodzenia, mamy nadzieję, że będzie ta reelekcja. Kolejny kandydat na 10, okręg numer 10, nowy okręg, zmienione granice, na pewno najwyższy spośród radnych, Jerzy Staniewski, przewodniczący Rady obecnej kadencji. Nie starczy. Dzień dobry państwu. Nazywam się Jerzy Staniewski. Startuję z okręgu numer 10. Sołectwo Pruchnowo, Sołectwo Słoszowe. Słoszewo. W 2010 roku wspólnie z panem burmistrzem zaproponowaliśmy państwu w Izbie Gminy. Wiele rzeczy zrobiliśmy, ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Dlatego prosimy o państwa głos 7 kwietnia. Ogromne brawa, przewodniczący Jerzy Staniewski. Okręg numer 11, Ania Jaremba. Również nasz nowy nabytek, tak, społeczny głos w Radzie. Najlepsze stowarzyszenie. Autentycznie. Witam serdecznie, nazywam się Anna Jaremba. Startuję z okręgu numer 11. Bardzo proszę o głos na burmistrza Janusza Pichockiego, oczywiście i na Annę Jarębę. Dziękuję ślicznie. Wielkie brawa. Anna Jaremba, okręg numer 11, a na okręgu numer 12 mamy nowy nabytek. Ta moja fryzura to też jest dzisiaj efektem tego nabytku. Słuchajcie, nie zdążyłem. Agnieszka Horwat. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Orwat, kandyduję z okręgu numer 12, liczę na wasze głosy. Bardzo się cieszymy, że jest z nami Agnieszka Orwat na okręgu numer 12 i zostały nam 3 okręgi, gdzie jest tutaj Nestor naszej Rady. Okręg numer 13, Grzegorz Grenda, nasz sołtys w Radzie. Dzień dobry, Grenda Grzegorz, okręg wyborczy numer 13, sołectwo Stójce Adolfowo. Zapraszam wszystkich na wybory i proszę głosy na pana burmistrza i na mnie. Dziękuję bardzo. Pięknie, krótko i na temat. Słuchajcie, okręg numer 14. Jest z nami Teresa Koźlarek. Ja już się zaraz tu nie mieszczę. Teresa Koźlarek, okręg numer 14, obejmujący Radwanki. To nowy, samodzielny okręg. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Teresa Koźlarek. Mieszkam w Radwankach, jak również z Radwanek będę kandydować na okręg numer 14. Bardzo proszę o głosy na mnie i na pana burmistrza na następną kadencję. Dziękuję. Ogromne brawa, Teresa Koźlarek. Zobaczcie, jakie te panie mają wszystkie jednakowe, piękne chusty. Któraś z nich to wymyśliła, ale nie powiem która. Może zrobimy konkurs. I ostatni okręg, 15, okręg numer 15. Idzie już do nas również nowy nabytek, Magdalena Wysogląd. Dzień dobry, Magdalena Wysogląd. Startuję z okręgu numer 15. 7 kwietnia liczę na państwa głosy, na mnie i na pana burmistrza. Dziękuję. Ogromne brawa, Magdalena Wysogląd. No i drodzy państwo, no... Musi być lider tego wszystkiego i lider jest burmistrz Janusz Piechocki, kandydat na burmistrza. Dzisiaj asystuje nam Oliwia, słuchajcie, która tak pięknie podawała tutaj tą szóstkę i teraz podawała wszystkim te numery. Burmistrz Janusz Piechocki, kandydat kadencji 2024-2029 i jego wspaniała drużyna pań, no zdecydowana większość pań, no kobiety biorą ster, słuchajcie. Ewidentnie, ten kierunek idzie. Ale taki pełny to dopiero za 5 lat, słuchajcie. Ogromne brawa. Drodzy państwo, ale gmina i samorząd gminny to nie wszystko.
są inne szczeble samorządu. Ta reforma lat 90., potem 98, 99 rok na pewno jest jedną z najlepszych reform polskich władz i państwa polskiego. Więc są trzy szczeble. Jest gmina, powiat i samorząd województwa. Są z nami również kandydaci, którzy kandydują z zaprzyjaźnionych komitetów, dokładnie jednego komitetu. Poprawcie, jak się pomylę, chyba samorząd okej. Jest ich czterech muszkieterów. Są jedna muszkieterka, ale ona za chwilę do nas dołączy. Jest tych czterech muszkieterów, których tutaj też zapraszam na scenę. Jacek Łukaszczyk jest z nami, kandyduje do Rady Powiatu. Darek Górka kandyduje do Rady Powiatu. Jerzy Toboła kandyduje do Rady Powiatu. Jerzy Toboła był, tak. I Mateusz Krajenka? Nie ma Mateusza. Dobrze. I to są kandydaci, słuchajcie, właśnie jest jeszcze Masterchef Mateusz, który kandyduje do Rady też Powiatu. Zmieścimy się, słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, scena jest duża. Natomiast do samorządu województwa wielkopolskiego, czyli na ten najwyższy level, tam gdzie najmniej co prawda mogą, ale ten najwyższy level, słuchajcie, ci co nam zabronili palić w piecach, tak, dlatego trzeba to zmienić. Z samorządu okej kandyduje skarbnik gminy Margonin, Karolina Włodarska-Wojtecka, którą również tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj w czerwieni, tak, dzisiaj kolor zwycięstwa założyła. Również koło burmistrza zapraszamy, tak, bo ten czerwony będzie fantastycznie kontrastował z tym, nie wiem, dla mnie to jest niebieski, ale tak co za kolor, nie wiem. To co? Brawo! Nie, nie, to nie Sylwester, to tylko konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Piechockiego. Widzicie? Tak się bawią debeściaki. Ogromne brawa, słuchajcie, dla całej drużyny. 15 kandydatów na radnych okręgów miejskich i wiejskich i kandydat na burmistrza Janusz Piechocki. Ona na mnie patrzy dziwnie, słuchajcie, mówi, co ten facet gada? No jeszcze gada. Raz jeszcze i ci do gminy Margonin, i ci do powiatu, jest tutaj trójka, czwarty niestety nie mógł dojechać i Karolina Włodarska-Wojtecka do samorządu województwa wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy im, bardzo proszę o zajęcie miejsc naszych dostojnych kandydatów, miejsc na krzesłach oczywiście. Najważniejsze to pójść, słuchajcie, 7 kwietnia, nie mówić, a tam jeden głos w tom czy we w tom, dwa w tom czy we w tom, cztery. Każdy głos się liczy, każdy głos ma tą samą wagę, tak? Tyle samo waży i tego, który ma więcej, i tego, który ma mniej, i tego starszego, i tego młodszego. Zachęcajcie się wzajemnie.